Przed Ostrowieckim Sądem późnym popołudniem w poniedziałek 15 marca spotykamy siedzącego na chodniku pana Michała. Ma ze sobą koc i mały plecak. To wszystko dostałem od ludzi dobrej woli, że tak powiem. Moim celem jest zakończenie mojej gehenny, która trwa bez mała 20 lat. Przed naszą kamerą pan Michał opowiada swoją historię, która sięga 31 maja 1998 roku. Po śmierci ojca mężczyzna wyjechał do pracy w Hiszpanii. Po 7 latach wrócił do kraju, wyremontował rodzinne mieszkanie, w którym wcześniej doszło do pożaru, ale okazało się, że ma ono jeszcze jednego spadkobiercę. Osoba, która ma sztab adwokatów, zabrała mi dom, zabrała nakłady, zabrała pensję i zabrała dostęp do konta. Mając jutro widzenie sądowni przesądzone z córką, chciałem, żebym miał co jej dać jeść. A sytuacja finansowa mężczyzny jest trudna. Ciąży na nim prawie 100-tysięczne zobowiązanie. Tutaj mam kwit, dzięki któremu wynika, że mam 86 447,80 zł. Przy czym ta kwota już znacznie wzrosła. Nie chcę kłamać, 5-7 zł za każdy dzień od daty wystawienia. Michał Połetek jest rozżalony, że żadna instytucja nie chce mu pomóc. W akcie desperacji koczuje pod sądem, bo jak mówi, procedury przechodzi już po raz trzeci, wciąż bezskutecznie. Pan prezes oczywiście tego sądu odpisał mi mailowo, że prezes nie może mnie przyjąć w dniu dzisiejszym, że mam 7 dni na uzupełnienie dokumentów. Ja nie mam 7 dni, bo nie mam za co żyć na jutro. Pan Michał ma obecnie pracę, ale całe wynagrodzenie na poczet zobowiązań zajmuje komornik. Stracił dom i sens życia. Ja już nie mam siły, zdrowia ani chęci na umarzanie śledztwa czy niepodejmowanie tematu przez sąd, który pozwolił sobie wydać klauzulę wykonalności na wyrok, który jest na mnie. Pozwolił sobie wyrok wykonalności wydać przeciwko drugiej osobie i nie pozwolił rozliczyć nas przez potrącenia. Tylko dlatego, bo jestem osobą zdrową, bo mam dobrą pracę i mam środki z tej pracy, które można mi zabrać. Pan Michał próbuje rozwiązać swoje problemy już blisko 4 lata. Jego zdaniem ustawodawca przewidział rozwiązania, ale pani komornik oczekuje decyzji sądu, a sąd z kolei uważa, że sprawę zakończył, wydając stosowne postanowienia. Protestując pod gmachem sądu, chce, aby spłata zobowiązań odbyła się przez potrącenie należności jako rozwiązanie doraźne i chce mieć szansę na odzyskanie tego, co jego zdaniem należy mu się. Mam wspaniałą córkę. Ja to robię dla niej, bo ja nie chcę, żeby kolejne pokolenie żyło i miało takie życie jak ja. Że straciłem 20 lat uganiania się po sądach, co można załatwić jedną decyzją. Dziś próbowaliśmy się skontaktować z prezesem Sądu Rejonowego w Ostrowcu. Odesłano nas do rzecznika Sądu Okręgowego w Kielcach, który nie mógł odnieść się do sprawy, nie znając jej sygnatury. W korespondencji mailowej takiej sygnatury pan Michał nie podał. Nie udało nam się skontaktować z komornikiem.